Niesłychane losy Iwana Kotowicza, Zamek Rybiej Dynastii, czyli tom drugi komiksu autorstwa Kajetana Kusiny oraz Michała Ambrzykowskiego, komiksu, który w 2005 roku został wyróżniony w trakcie Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi, zdobywając nagrodę za najlepszy polski album komiksowy właśnie w 2015 roku. Został tak ciepło przyjęty. Z Wojtkiem rozmawialiśmy na temat tego komiksu. On jest z gatunku weird fiction. Mamy w końcu kontynuację. Niesłychane losy Iwana Kotowicza. Weird fiction. Mówi wam w ogóle coś ta nazwa? Wyobraźcie sobie świat, gdzie... Znaczy nie, weird fiction, jeśli dobrze rozumiem, to jest po prostu taka fantastyka, gdzie wszystko jest możliwe. Że naprawdę jest wymieszane z pomieszanym. I to też znajdziemy właśnie w komiksie Kajetana Kusiny i Michała Ambrzykowskiego. Główny bohater, ten cały Iwan Kotowicz, jest kotem. Takim humanoidalnym kotem. Jego tata był człowiekiem, a mama była też była kotką. Kotką przypominającą człowieka. Coś jak Blacksad. I to jest właśnie świat, w którym z jednej strony żyją ludzie, a z drugiej strony żyją zwierzęto ludzie. Ludzie, którzy... No, czy tak jak w Kaczogrodzie. Mamy po prostu kaczor Donald jest kaczką, ale cały czas jest taki antropomorficzny. Wiadomo, zachowuje się jak człowiek. Niesłychane losy Iwana Kotowicza dzieją się w Związku Radzieckim. I można w tym momencie od razu stwierdzić, że są pewne takie podobieństwa, w zasadzie przeciwieństwa do serii Mike'a Mignoli, jakim tą serią jest Hellboy. Na wielu płaszczyznach. Hellboy, jak przypominam, rozpoczęła się historia w trakcie II wojny światowej, że naziści chcieli przywołać właśnie Hellboya, coś im nie wyszło. On został po stronie Amerykanów i tam jako dowódca pewnego oddziału, który właśnie zbiera różne takie istoty z różnymi dziwnymi mocami, walczy z różnymi legendami, z nadprzyrodzonymi rzeczami, nazwijmy to. I mamy podobnie w tym momencie w Niesłychanych losach Iwana Kotowicza. Tylko mamy to z drugiej strony. Akcja dzieje się w Związku Radzieckim. Główny bohater jest kotem. Rysunki w ogóle Michała Ambrzykowskiego bardzo też nawiązują do stylu Mike'a Mignoli, ale jak znalazłem w jednym wywiadzie, Michał przyznaje, że nie do końca inspiruje się samym Mike'em Mignolą, ale stylem autorów, którzy inspirują się stylem Mike'a Mignoli. Rozumiecie, że jest Mike Mignola, który ma taką specyficzną szatę graficzną, wyciąga ten mrok, bawi się proporcjami, ma takie gęste, czarne plamy, które wykorzystuje jako światłocień, i on jest inspiracją dla wielu autorów. I ci autorzy w jakiś tam sposób kopiują jego styl, dodając coś od siebie. I właśnie to, co dodali od siebie, inspiruje naszego tutaj rodaka Michała Ambrzykowskiego, który narysował właśnie w takim stylu Iwana, Niesłychane losy Iwana Kotowicza. I tutaj trzeba przyznać, że zgrabnie mu to wyszło i faktycznie widać pewne podobieństwa, że jest jakby to w tym samym nurcie, ale oczywiście to już jest jego własny styl i własne takie rozwiązania graficzne. Ale wróćmy do scenariusza. Jest to kontynuacja. Czego dowiedzieliśmy się w pierwszym tomie? Otóż, że jest, że ojciec Iwana Kotowicza jest w ogóle przodownikiem pracy i oni go tam chcieli wziąć do roboty w jakiejś fabryce, gdzie tutaj się trochę złośliwie doczepię, gdzie ciężko pracował, waląc młotkiem w wielką śrubę. To tak, to był taki jakby mankament. Tych mankamentów, takich drobiażdżków jest trochę, że jak człowiek się zastanowi, to takie w sumie no dziwne. No, jest w fabryce, fabryka, wielki budynek, oni tam siedzą i walą tymi młotami w jakieś wielkie śruby. A okej. Okay. No i tego ojca zamordował. Został zamordowany i w ogóle wszystko się rypło, ponieważ ta fabryka wydobywała tajemniczą substancję stalinium. Czym jest stalinium? Po co jest stalinium? Tego jeszcze do końca nie wiemy. I to skrzętnie ukrywa Kajetan Kusina, autor scenariusza, i będzie rozwijał, uchylał kolejne rąbki tajemnicy w kolejnych odsłonach tego komiksu. Ogółem coraz więcej tych tajemnic, ponieważ okazuje się, że mamy pewnego pana, nazywa się Simon, który zdradził. I co z tym całym zdrajcą? O co chodzi? No, kurczę, w zasadzie co tom, to mamy kolejną dawkę różnych tajemnic i w zasadzie czekam, kiedy te wszystkie tajemnice zaczną być rozwiązywane.
Ale mamy jeszcze właśnie tego, warto wspomnieć o tym całym panu, który nazywa się autor, doktor, naukowiec, który odkrył całą tą substancję zwaną stalinium. Kurczę, jak zwykle zakładki mi nie powypadały, ale nie mogę znaleźć fragmentów w tekście. Profesor Bremer, naukowiec właśnie, który zainicjował wydobycie stalinium i od którego cała ta afera się rozpoczęła. Ale wracając jeszcze do takich podobieństw, a raczej przeciwieństw do serii Hellboy. W Hellboyu, jak wspomniałem, była grupa łebków, którzy mieli tam swoje jakieś tam nadludzkie zdolności. I mamy to samo tutaj. Pojawia się więcej humanoidalnych zwierząt. Mamy całą ekipę. Taki, wiecie, tak jak Amerykanie mają na przykład Avengers, to tutaj mają, no, w Związku Radzieckim mają coś innego. Też grupę, ekipę, której oczywiście jest Iwan Kotowicz. Oprócz tego jest humanoidalny niedźwiedź, czyli Misza Siemonow. Dalej taka lisica Eliza Chwost. Później człowiek, no bo no musi być, powinien być człowiek w takiej ekipie. Sierżant Krukow. No oraz snajper Świnojew. Zgrana ekipa, która ma właśnie swoje pierwsze zadanie, pojechać do tajemniczego zamku. Tego tytułowego zamku, prawdopodobnie zamek rybiej dynastii. No, o tym zamku wiemy tylko tyle, że jest związana z nim pewna tajemnica, a na miejscu okaże się, że jest jatka. Czyli coś, co miłośnicy komiksów akcji lubią najbardziej. No i tutaj zarysuje już nam się pewna droga, ścieżka, którą będzie podążał Kajetan Kusina, ponieważ pierwszy tom był tylko wprowadzeniem, że okej, mamy Kotowicza, mamy taki dziwny świat, w którym są ludzie, którym są również zwierzęta, a teraz w drugiej części mamy w zasadzie taką drużynę, taką niby ni to Avengers, ni to X-Men, która akurat jest zebrana z ludzi żyjących w Związku Radzieckim. Dlaczego teraz akurat porównałem do X-Men? Ponieważ widzimy ich na przykład salę treningową, która w tym momencie, myślę, wszystkim fanom komiksów amerykańskich przywoła właśnie tą salę ćwiczeń, którą mają mutanci z komiksów Marvela. Każdy z bohaterów tutaj tej dosyć egzotycznej ekipy ma swoje zdolności. Niedźwiedź oczywiście jest takim odpowiednikiem, taki mięśniak. W każdej ekipie bohaterów musi być jeden mięśniak, musi być jakaś spryciula, właśnie jakiś taki cwaniak, snajper, i jakbyście prześledzili większość tych ekip, to faktycznie taki ten schemat pewien jest. No tutaj Kajetan Kusina wprowadził zupełnie swoich bardzo egzotycznych bohaterów. No i co z nimi robi? No to zapraszam w tym momencie do lektury. Czekam z niecierpliwością na tom trzeci, które wyda wydawnictwo Kultura Gniewu.